Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale A cześć, witamy Was również. Dobra, idziemy, chodź. Słuchajcie, przychodzimy dzisiaj do Was z maratonem. Jest godzina 15.55, więc zostało nam 5 minut do rozpoczęcia maratonu, więc bardzo szybko całą czwórką pokażemy Wam nasze stosiki TBR-owe. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z tym maratonem, no to trudno, nie mamy już czasu tego tłumaczyć. Będziemy w każdym razie przez następne 24 godziny czytać. Temat to natura. I mamy tutaj trochę książek właśnie z tego tematu, tematyki około właśnie naturalnej i wiosennej. Więc dobra, sprint. Szybko Wam pokażemy. Niedźwiedzi słowik, taniec pszczół, Brit Marie tu była, las wełny i stali, cuda za rogiem, oczywiście nie przeczytam ich wszystkich, jakby co. Na ondel. Nie wiem, czy to się uda. Dora Wilk, gorączka złotych rybek. W końcu Dora Wilk. Między czereśnią a wiśnią, nie, między mną a czereśnią. A gdyby tak ze świata zniknęły koty, elokwencja sardynki, gdzie dawniej śpiewał ptak. Elokwencja sardynki? I świnia na sądzie ostatecznym, Tola. Dobra, waki, czyli martwe ptaki, strażniczka słońca, przepraszam, chciałam zrobić ten żart. Nevermore, to jest kot, kurczak i salamandra. Willa, dziewczyna z lasu, dziewczyna z atramentu i gwiazd. Rok, w którym nauczyłam się kłamać. Teraz rodzice, wy też powiecie. Zacznę od tego, gdy nikt nie patrzy. Już sobie znalazłam na Storytelu. Przyszło do nas cudowne 8 gór. No piękne, chyba wiosenne. Moja siostra morduje seryjnie. Utonęła. Utonęła. Nie przeproszę, że urodziłam. Absolutnie. Wsparcie dla dorosłych córek narcystycznych matek. Yo. Yo. Amok. Janiszewskiej, bo główny bohater jest wilkiem. Wilczyński się nazywa, ja to Filip, wynalazłem. Tak, Filip Zawada. Rozdeptałem psa przez przypadek. Czarnego kota? Czarnego kota. Tak, czarnego kota. To nie amok był. Sny o pociągach, bo jest dużo drzew. Nieznane więzi natury, bo wiadomo, że natura. I wzloty i upadki mojego życia, czyli biografia Hansa Kamerlandera. Tak? Bo ja się tak zdenerwowałem, że tak szybko trzeba. Jest 15.57, słuchajcie, za 3 minuty będziemy po prostu rozpoczynać nasz maraton. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach na dole, po pierwsze, czy wy braliście udział, czy bawiliście się razem z nami i co udało wam się przeczytać. My jeszcze absolutnie nie wiemy, co wam się uda, ale może teraz niech każdy powie, od czego zacznie, bo to by się przydało zrobić. Słuchajcie, ja mam problem, bo zostały 2 minuty, a mówiąc szczerze, absolutnie nie mam pojęcia, od czego zacząć. To może... Mama. Dobra, czy ja mogę coś powiedzieć? Dobra. Ja chyba zacznę od kurczaczka i salamandry, albo od strażniczki słońca. Bardzo dobry wybór był do domu. Małgośku? Ja zaczynam. Gdy nikt nie patrzy, to jest druga część serii właśnie, ale mnie ta seria wkręciła. A ja z polecenia pani literackiej biorę już trzecią część Amoku, bo w przeciągu jednego dnia przeczytałem dwie poprzednie. Może słuchajcie, zacznę od Dory Wilk, bo czemu nie? To może ja zacznę od kurczaczka i salamandry, żeby było tematycznie. To my razem obie zaczniemy od pani Jadowskiej, a rodzice wiecie, od czego zaczynają. Słuchajcie, została ostatnia minuta. Jest tutaj bohater, który ma na nazwisko Żamłoda. Teraz tylko chciała przyjaciółkę Salomę. Naprawdę, Sącia jest taka kochana. Właśnie się dowiedziałam, że Dora to nie Dora, tylko Teodora. By the way, jest 17.15, ja jestem na stronie 192. A ja na 72. Bardzo dobrze. Thank you.
18.40 ja przychodzę z pierwszym update'em tego dnia, ponieważ udało mi się skończyć Dorę Wilk. Ona miała 450 stron, ale to się czyta bardzo szybko, jest tutaj też dużo przerywników w postaci ilustracji, w ogóle przepiękne są ilustracje, z Tobą się zachwycałyśmy dość mocno nimi. A poza tym też jest bardzo dynamiczna ta książka, więc to nie sprawiło mi problemu, żeby przeczytać to w takim czasie. No i co? Generalnie bardzo mi się podobało. To jest bardzo dobra rozrywka. Kojarzyło mi się to mocno, słuchajcie, z Butcherem. Zaraz Wam pokażę. Z Frontem burzowym Jima Butchera i z tym, jak tam i Dresdena, ponieważ to jest mniej więcej ten sam koncept. W obu tych książkach mamy policjantkę lub policjanta, zgubiłam się już, którzy rozwiązują sprawy w realnym świecie, ale takie nadprzyrodzone, ponieważ oboje z nich mają konotacje z magicznym światem. Generalnie Dora Wilk była naprawdę bardzo przyjemna, na pewno będę kontynuować tą serię. Miała tutaj kilka rzeczy, które mi się nie podobały, natomiast to na pewno opowiem Wam więcej w podsumowaniu miesiąca. Było tu też aspekty niektóre, dla mnie były takie troszeczkę albo naciągane, czasami mocno schematyczne, ale generalnie jak się przymknie oko, to ta książka jest naprawdę bardzo przyjemna w odbiorze. Myślę, że na spokojnie 15+, bo jest tutaj trochę gdzieś tam seksualnych treści, natomiast one nie są jakoś bardzo mocno rozwijane i no nie jest to jakaś, wiecie, bardzo taka do przodu hop książka, także myślę, że mega spoko i tyle. I teraz idę sobie wybrać kolejną. Jeszcze nie wiem, co będę czytać, natomiast cieszę się, że w końcu mam to ze sobą, bo zabierałam się do tej książki, myślę, ponad rok. Czyli to znaczy, że mogę ją przeczytać? A masz 15+? Mam plus. No ja jeszcze Toli nie dam jeszcze w mój tym momencie. Mój wiek jest na plusie. Natomiast myślę, że w przeciągu roku bym już ją jej podsunęła, bo też jakby nie ma co tutaj się gdzieś tam bardzo mocno... Jestem z siebie dumna. No, dobra, idę wybierać kolejną. Cześć, jest godzina tuż przed albo po 20 i przychodzimy do Was z takim pełnoprawnym update'em czytelniczym od Toli. Okej. Skończyłam Kurczaczkę i Salamander. Tutaj mam jeden znacznik, ale powinny ich być trzy. Jakby trzy momenty śmieszne i fajne zapamiętałam. Pierwsza część, najdłuższa z nich, o właśnie naszej Salamandrze. Bardzo ciekawa, bardzo fajna, fajnie rozbudowana i pani Aneta Jadowska robi najlepszych bohaterów na świecie. Zgadzam się. Naprawdę cudownych, którzy no po prostu emanują takim ciepłem i tak by się chciało niektórych przytulić. Niektórych. Ale możesz mnie przytulić. Mogę ciebie. No i teraz przechodzimy do według mnie najsłabszej części tej książki, czyli części z Wiktorią. Wiktoria według mnie jest tak zbędna tutaj, tak nic mi nie wnosząca i tak... Ja nie miałam takich przemyśleń. Nieprzyjemną dla mnie bohaterką, tak starającą się... Nie wiem co zrobić, no...
bardzo jej nie lubię. Ale jest też trzecia część, o której w ogóle nie wiedziałam, że istnieje, czyli część o Michasiu, która tak mi poprawiła humor po tej przeklętej Wiktorii, że część o Michasiu jest po prostu tak kochana i w ogóle. Także mi się podobała, no część o Wiktorii trochę niestety obniżyła. To na ile gwiazdek? 4,5, no bo naprawdę przez tą Wiktorię trudno było mi przejść i strasznie mnie nudziła. Ale generalnie ja widziałam podczas lektury Toli zachwyty. Tak, bo pierwsza część była naprawdę bardzo wybitna, druga część była po prostu urocza. I co sobie wybrałaś? Strażniczkę Słońca to jest moja ostatnia chuda rzecz tutaj. No, może nie taka chuda, bo to jest duża książka. To prawda. No, także mam nadzieję, że będzie spoko. Mi się natomiast udało skończyć A gdyby tak ze świata zniknęły koty i powiem wam, że z jednej strony bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, a z drugiej strony nieco chyba rozczarowałam. Ciężko jest mi to powiedzieć. Pierwsza połowa była świetna i pierwsza połowa myślałam, że jakby sprawi, że ja w tej książce się naprawdę zakocham, bo chwyciła mnie tak nie dość, że z zaskoczenia, to jeszcze akurat ten punkt, który ja lubię. Natomiast od momentu, w którym tutaj ważny będzie kot, Kapustek, dla wszystkich, którzy czytali, to będą wiedzieć, który to moment. Zuzia mi tłumaczyła, że jest też sałatek. Tak, ale to, no, to nie ma jakby tutaj znaczenia w tym momencie. Od tego momentu, moim zdaniem, jakość tej książki jest nieco gorsza. I też mam takie wrażenie, zaznaczyłam sobie dwie rzeczy w niej, ale mam takie wrażenie, że trochę ta książka jest oczywista. W sensie takim, że ma dużo myśli, które brzmią bardzo ładnie, ale one są bardzo proste i to takie, o których my często myślimy, jako tacy szarzy ludzie, którzy nie są pisarzami, prawda? Generalnie ona była ładna, natomiast mam wrażenie, że nie zostanie ze mną na długo. A szybko w ogóle koleś dowiaduje się, że zaraz umrze i diabeł przychodzi i mówi: ej, przedłużę twoje życie o jeden dzień, ale coś musi zniknąć ze świata. I najpierw znikają na przykład telefony, a potem kolejne inne rzeczy, aż dochodzimy do tych tytułowych kotów. No i generalnie spoko, na pewno nie była zła, na pewno jej nie będę wam odradzać, natomiast czegoś mi tu po prostu zabrakło. Ale to też moja szersza opinia jak zawsze, bo to nie, maraton nie jest od tego, będzie w podsumowaniu. I wzięłam sobie Taniec pszczół i inne opowiadanie o czasach wojny, bo wydaje mi się, że mogę to w miarę szybko pochłonąć. Natomiast nie jestem pewna, czy mam na to ochotę, więc przeczytam sobie pierwsze tam 20 stron i najwyżej zmienię książkę, żeby się nie męczyć. No, to tyle. Jednak zmieniłam, słuchajcie, książkę, ponieważ tamta miała tak dużo tekstu na stronie, że bardzo szybko zaczęły mnie boleć oczy, a niestety maraton to nie jest moment na bolące oczy, więc wzięłam Elokwencję Sardynki. Tola? Trochę płaczę. Zuzia, nie płaczę, ale tak myślę, że będę płakać pod koniec. Na pewno będę płakać pod koniec. Piękna książka, co? No, strasznie smutna w sumie. Jest 21:30, a ja mam za sobą połowę książki Gdy nikt nie patrzy. O, to jest kryminał. I skończyłam Utonęła. W skrócie. To jest druga część, pierwsza nosiła tytuł 629 kości i okropnie mnie wkręciła ten kryminał, ten wątek kryminalny z komisarzem Lwem i jego pomocnicą, aspirantką Sonią. Świetny antagonista. Po prostu postać dla mnie bombowa, dlatego postanowiłam przesłuchać jak najszybciej się da drugą część, bo jestem niezmiernie ciekawa, jak się skończy, ponieważ ciągnie się od pierwszej strony właściwie do teraz, do kiedy czytam. Nie wiemy, o co chodzi z tym antagonistą, kto jest dobrą postacią, kto jest złą i czy ten antagonista jest tak naprawdę, naprawdę zły. No ale o tym mogę powiedzieć troszkę więcej. To jest debiut literacki tej powieściopisarki szwedzkiej. Tutaj jest sytuacja między trójką bohaterów. Dwie siostry i dojrzały mężczyzna.
Starsza siostra mieszka właśnie z tym dojrzałym mężczyzną i przyjeżdża na wakacje młodsza siostra. Wydawać by się mogło, że historia banalna, bo między młodszą siostrą a Gabrielem właśnie zawiązuje się romans. O tym też już wiemy, nie zdradzam żadnej tajemnicy. Jak dla mnie, on się zawiązuje zbyt szybko. Ja nie umiałam uwierzyć, że tak naprawdę tak krótki czas jest potrzebny do tego, żeby mieć romans z chłopakiem siostry. Świetne są opisy przyrody, świetne są opisy wnętrz. Czujemy bohaterów od samego początku, potrafimy sobie ich wyobrazić bardzo dobrze. Cały klimat tej książki jest taki ciężki, duszący. Jest dużo opisów przyrody bardzo ciekawych, dużo opisów kwiatów, ponieważ starsza siostra zajmuje się właśnie kwiatami, jest ogrodnikiem miejskim. I to jest fajne, Gabriel jest pisarzem. Mi w tej książce czegoś brakowało. Ona na pewno jest bardzo ciekawa, ale ona ma taką formę krótkiej broszury trochę i ja mam wrażenie, że ta relacja głównych bohaterów, czy te relacje właśnie między całą tą trójką powinny być jeszcze bardziej pogłębione. Będę ją polecać z takim niewielkim ale, że do całej tej historii powinna mnie zaprowadzić trochę dłuższa droga. 21:51, skończyłam kolejną książkę. O, jakie to było nieprzyjemne! Mam tyle do zarzucenia tej książce, że nawet nie wiem od czego zacząć. Przede wszystkim była nudna. Nie wiem, dlaczego wzięłam tę książkę, która w tytule ma to, że jest o sardynce i uznałam, że to będzie super dla mnie. Natomiast no, coś mnie do niej ciągnęło kompletnie niepotrzebnie. Przede wszystkim ona ma tak dużo wad. Po pierwsze, jest tu zdecydowanie za dużo autora. Ja nie czytam książki o rybach po to, żeby usłyszeć o tym, jak autor siadał sobie w kozie w szkole. Albo rysował sobie na kartce. Mnie to nie obchodzi. Chciałam dostać dobre fakty, interesujące fakty, anegdoty o rybach i o świecie podwodnym, a dostałam naprawdę jakieś takie momentami wynurzenia po prostu nie wiadomo skąd. Dwa. Te anegdoty nawet nie są ciekawe. Trzy. Jest tutaj tak dużo historii, ale historii niezwiązanej kompletnie z tematem. Ja rozumiem, że autor chciał, nie wiem, jakoś tak poszerzyć naszą wiedzę ogólną i dał tutaj dużo informacji na temat mitologii greckiej, historii w ogóle, ale no chwila, moment, ja nie czytam tej książki po to. I to sprawiało, że ja czytałam te całe akapity i mówię, no nie. No gdzie są te ryby? Gdzie są te sardynki? A jak później przyszło co do czego i sardynki już były, to było nudno. Nudno, bardzo nudno. I ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wybrano bardzo nudne anegdoty, ale no to mi się tak nie podobało. To było tak nudne. To było tak nijakie. Ja ostatnie 5, a to jest króciutkie, to ma 200 parę stron. Ja przez ostatnie 50 mówię, no nie dam rady. No zrobię DNF-a. Nie zrobiłam tylko po to, żeby móc teraz przyjść i zrobić odpowiedni po prostu hejt na tę książkę. Nie polecam wam jej. Chyba, że jesteście jakoś naprawdę bardzo zainteresowani tematem, tylko że ja myślę, że nawet wtedy ta książka was rozczaruje. Mówiąc szczerze, mam teraz naprawdę spory problem z wyborem kolejnej książki, ponieważ mam wrażenie, że mało stąd mnie inspiruje. Na Ondel bym wzięła, ale na Ondel jest ciężki. To z kolei odstrasza mnie swoim składem, bo ma tak dużo tekstu w takich kolumnach, że nie chce mi się tego czytać. To z kolei bym przeczytała, ale z drugiej strony to jest takie dziecięce i też nie wiem, czy odpowiednie dla mnie na teraz. Tego nie chcę, bo mnie irytują białe strony. Słuchajcie, mam zagwozdkę, więc muszę coś wybrać i dam wam znać. Moja siostra ci pomoże. To dla mnie tutaj ten. To zrobimy tak. Ustawisz je w ten sposób. Od tej strony będzie 1, 2, 3. Ja zamknę oczy i powiem numery. Okej, to dobra. Dobra, zamykam. Czekajcie, muszę wymieszać książki. No. Ustawimy je w tę stronę. Okej. Jeden. No to jeden. Wrażenie. Kochanie, po pierwsze miał być jeden od drugiej strony. Ale jak już mi dałaś te. Nie, jak już mi dałaś te do ręki, to pozwolisz, że zabiera się bo za. No, żebyś wylosowała. Przecież no wylosowałam. Ale fajnie wylosować. Ale jak miałam wylosować, skoro jak ja bym dotknęła którejkolwiek, wiedziałabym, co to jest. A skąd będziesz wiedziała? Ponieważ znam te książki. To zamknij oczy. I ja ci podam. No dobrze, proszę, podaj mi. No proszę. To jest takie głupie, oczywiście, że rozpoznam, która jest która. Nie rozpoznasz. Tolu. No daj. No. Cuda za rogiem.
za rogiem. Myślałam, że się skupana na bierze. Brit Marie tu była. Dobra, idź ty. I ja skończyłam swoją drugą książkę dzisiaj, czyli Strażniczkę Słońca. Nie płakałam mimo wszystko, ale byłam bliska mnóstwo razy. Tytułowa Strażniczka Słońca jest bardzo ciekawa i w ogóle... Jakie masz takie generalnie emocje związane z tą książką? Początek był bardzo tajemniczy, bardzo ciekawy, trzymał mnie w napięciu, chociaż momentalnie też już miałam takie... Dobra, to jakby ja nic nie wiem, czy ja mogę poprosić, żeby coś się wydarzyło, co mi rozwiąże chociaż część moich problemów. Generalnie jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona i też bardzo, bardzo zmęczona, ale zacznę dzisiejszą trzecią książkę. Także no, ja bardzo polecam i w ogóle główna bohaterka wydawała mi się fest dojrzała i taka bardzo, z którą mogłabym porozmawiać. Ta książka w ogóle jest bardzo dojrzała, mam wrażenie. Tak, tak. I tak naprawdę mamy tutaj mnóstwo ukrytych znaczeń i gdybym miała się doszukiwać, to bym spędziła nad tym jeszcze kolejne 24 godziny, myślę, może nawet więcej. Więc no, książka wybitna, czytajcie. I będę zaczynać Zimne wody Binesa. Nie. Dobrze poszło. I będę zaczynać Zimne wody Winesawy. Wesone. Jeszcze raz. I będę zaczynać. I będę zaczynać Zimne wody Winesawy. Jeszcze raz, bo znowu źle powiedziałaś. I będę zaczynać Zimne wody Wenisa. I będę zaczynać Zimne wody Wenisa. I mam teraz zamiar zacząć książkę, której nigdzie wam nie pokazywałam, ale to taki dodatek. Zimne wody Venisany. No i po prostu bardzo interesowało mnie tutaj tył, więc no. To w zasadzie wszystko i myślę, że dzisiaj zacznę max 15 stron i pójdę kimać, bo to już nie jest czas dla takich chrabąszczy jak Tola. Chrabąszczy jak Tola już śpią o tej godzinie, więc no. Dzień dobry, jest kilka minut po dziewiątej. Ja właśnie skończyłem
godzinkę temu ostatnią książkę z serii Pani Janiszewskiej, Kryminały. Bardzo fajna rzecz, bardzo się wkręciłem, Małgosia mi je polecała i nie żałuję. A teraz sięgnąłem po biografię, wydawało mi się, że biografia, a tak naprawdę to jest wywiad Rzeka z alpinistą, wyśmienitym narciarzem Hansem Kamerlanderem, przepraszam, z Hansem Kamerlanderem. Ja mam bardzo dużą kłopotę z tymi nazwiskami. To jest taki bardzo hardy zawodnik. Nie wiem, czy wiecie, ale kilka dni temu ukazał się taki obszerny wywiad z Wojtkiem Krutyką w jednych z gazet i poruszane tam były kwestie tym, czym dzisiaj stał się alpinizm. I ten człowiek, urodzony chyba w 56 roku, bardzo skłania się ku tej wersji, że dzisiejszy alpinizm jest pewnego rodzaju zabawą, a nie tą wartością, kiedy wspinali się właśnie oni. Ciekawa rzecz. Jestem może w połowie książki, na pewno zaraz ją skończę. Dużo zdjęć. To jest też facet, który zjechał jako pierwszy człowiek na świecie na nartach z Monteverestu. Jest 10:10 i mi się udało właśnie skończyć kolejną książkę, ale opowiem Wam najpierw o pierwszej, bo jeszcze Wam chyba nawet nie powiedziałam, co o niej uważam. I jest to Gdzie dawniej śpiewał ptak, które udało mi się skończyć dzisiaj rano. I powiem Wam, że dość mocno mnie ta książka rozczarowała. To jest post-apo, dzieje się jakaś x rzecz na świecie, o której tak naprawdę nie mamy za dużo pojęcia, bo ekspozycji w tej książce nie ma prawie wcale. Natomiast zostajemy wrzuceni w historię, gdzie nagle nie można się już rozmnażać i trzeba klonować ludzi. Niby spoko pomysł, niby spoko niektóre myśli, które tu są zawarte. Bardzo mi się podobały wątki z tym, że jest kilka dokładnie takich samych osób i oni traktują siebie jako jedność, a nie jako pojedyncze jednostki. To było bardzo ciekawe, natomiast koniec końców mam wrażenie, że była bardzo niesatysfakcjonująca ta książka, bo nie poruszyła mnie w żaden sposób, nie zrobiła na mnie nawet żadnego wrażenia i bardzo szybko myślę o niej zapomnę, więc generalnie taki przeciętniak. Nie była zła, była ciekawie napisana. Ona jest w ogóle dość stara, bo jej pierwsze wydanie chyba było w latach 70., więc jest już takie klasyczne bardziej post-apo, co też czuć. Natomiast no nie wiem, no, jak macie ochotę przeczytać, to przeczytajcie, ale nie polecę Wam tego jakoś szczególnie. I dosłownie pół minuty temu skończyłam Między mną a czereśnią Paoli Peretti. To jest książka dziecięca, obyczajówka o dziewczynce, która traci wzrok. I to tyle w sumie. Nie była zła, natomiast dawno chyba nie czułam się tak zdystansowana do jakiejś książki dziecięcej. Ona była taka kompletnie nijaka w mojej głowie. Była momentami nudna, mimo że ma tylko 200 stron. Nie przywiązałam się do bohaterki w żaden sposób, a szkoda. Jakby doceniam cały ten wątek z tym traceniem wzroku, zresztą sama autorka choruje na tę samą przypadłość, którą właśnie ma główna bohaterka. Natomiast było to zrobione w jakiś taki bezosobowy, miałam wrażenie, sposób, że to jest aż dziwne. I też mi brakowało jakiegoś takiego szerszego kontekstu. Brakowało mi czegoś więcej w tej książce. Także dwa średniaki. Nie odradzam, nie polecam. Takie trzy gwiazdki, tutaj 2,75. Spoko. Teraz powiem Wam, że jestem już trochę przemęczona tak umysłowo, jeśli chodzi o książki, no bo jednak, wiecie, przeczytałam ich już 5 przez ostatnie, nie wiem, 10 godzin. Przesadziłam, więcej czasu minęło, ale zrobię sobie chyba z 20 minut przerwy. Może posłucham w międzyczasie jakiegoś audiobooka i wrócę do czytania jakiejś kolejnej, którą wybiorę.
50-50, jestem na 70 stronie. No, dobrze, że to w końcu wzięłam. Jest 11 i skończyłam Zimne wody Venisany. Mam dość dziwaczne przemyślenia na temat tej książki, ponieważ z jednej strony jest dziecięca, ale jest trochę zbyt brutalna, by być dziecięca. Jest napisana no właśnie stricte dziecięco, bo jest bardzo dużo powtórzeń jednego imienia, prosto, klarownie, a z drugiej strony mamy dosłownie w jednym rozdziale musi być co najmniej jedna krwawa historia, znaczy krwawa, no po prostu trochę straszna, no nie dla mnie, ale ogólnie wiem, że może to tak uchodzić. Temat bardzo ciekawy, w sensie pomysł jest naprawdę mega, mega fajny, natomiast... A powiedz co to za pomysł, bo nikt nie wie? Aha! Jest po prostu świat pod wodą i nad wodą i one się kłócą. Pod wodą jest mnóstwo najróżniejszych rzeczy. Potworów? Mhm, tak, między innymi woda jest niebezpieczna dla tych, którzy mieszkają nad nią i same miasto też jest no, niebezpieczne. Ogólnie, no pomysł był naprawdę świetny. Początek był słaby, tak samo jak końcówka. Środek był chyba najlepszy, ale końcówka w postaci ostatnich 30-50 stron była już strasznie nudna i strasznie mi się już nie chciało czytać. Rozwleczona. Początek był trudny do przejścia, ponieważ był naprawdę trochę infantylny, potem było trochę lepiej, więc... Ale jeżeli ciekawi Was opis i fabuła, to możecie spróbować. I co będziesz teraz czytać? Nevermore. Jestem... A ty też wierzyłaś, że będę czytać Nevermore. No tak, jeszcze nie byłam pewna. Będę czytać Nevermore. No, jestem przestraszona, bo to ma na dużo stron i boję się, że nie uda mi się tego skończyć. Tak. Czemu to wygląda tak grubo? Ja ci teraz podam, poczekajcie. A to wygląda grubiej. I w ogóle... 400. Oj, 400. No, 400. I ta czcionka jest taka. Nie, szybko to się bardzo czyta. Naprawdę. Bo jest też bardzo wciągająca i to też jest dobry czynnik tego, że to się po prostu szybko czyta. Boję się. Także to jest Toli Update. Czy ktoś tu jeszcze z naszej ekipy chce zrobić jakiś mini update czytelniczy? Ja czytam trzecią książeczkę Filipa Zawady Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek. Jest to książeczka... Książeczka. To jest złe słowo. Jest to historia opowiadana z perspektywy 10-letniego chłopca, który wychowywany jest przez siostry zakonne w sierocińcu. No powiem Wam, że mocna, duża, błyskotliwa rzecz. To ja idę czytać dalej, tak? Tak. I ile jeszcze jest do 16? No, 5 godzin masz jeszcze. To zdąży. Dobra, pa. To ja jeszcze tylko szybko dodam, że ja hello, hello, czytam na Ondel. Jestem na stronie 105. I powiem Wam, że nie spodziewałam się, bo teraz zaczął się nowy rozdział zupełnie nowej bohaterce. I nie spodziewałam się tego, myślałam, że jednak będziemy, nie czytałam też opisu wcześniej, będziemy podążać za jedną dziewczyną, a jednak nie. Szkoda, bo ta pierwsza historia niezwykle mi się podobała i mam nadzieję, że jeszcze do niej wróci. Ale no zobaczymy, jak na razie podoba mi się bardzo, natomiast nie wiem o co chodzi z tym, że ona jest, ma być taka brutalna i hardkorowa, ponieważ no nie jest wesoła, ale nie jest też jakaś nie wiadomo jak intensywna, ale podoba mi się. I powinnam zmienić koszulkę, bo w tej spałam i w tej chodziłam wczoraj. Tak, ale już nikt tego jakby nie komenduje. Nie. Wybaczamy dzisiaj. Thank you.
Jest 14.35, a mi się udało skończyć to maleństwo, dlatego z racji tego, że jeszcze jest półtorej godziny, ja zaprawdę nie za bardzo już mam siłę na czytanie, ale pomyślałam, że jeszcze wezmę sobie jedną, chociaż żeby ją napocząć. I wiecie co? Mam ogromną ochotę na kryminał. Kryminału tam na mnie żaden nie czeka, więc pójdę razem z wami na półkę i czegoś poszukamy. Kiedyś próbowałam zacząć wołanie kukułki, ale tak daleko nie doszłam, to był akurat tata, więc... Może na przykład to bym znowu zaczęła. Myślałam też o Pod kluczem, bo tutaj jest las, a to chciałam przeczytać od dawna. Tu byłby dobry strzał, Wiosna Anny Kań, to chyba bardziej się nie da wiosennie pójść, ale jakoś tak na to akurat nie mam ochoty. No właśnie nie wiem. Może zapytamy naszej znawczyni od kryminałów, pani mamy literackiej, może ona mi coś zasugeruje. Czy mamie coś się tutaj podoba dla córki, żeby wziąć? Może Christie, bo na każdym maratonie czytałam Christie, ale czy ja mam na to ochotę? No nie wiem, dajcie mi moment, coś zaraz z tych czterech wybiorę. Słuchajcie, dla kontekstu, bo wczoraj Tola z mamą robiły bezę i ta beza jako jedna z pierwszych bez ich w życiu po prostu nie wyszła. W takim sensie, że no jak widzicie, można ją kroić jak pizzę i nie wyrosła, dlatego sobie miała być z owocami i z kremem, a jemy ją po prostu na kawałki. Generalnie w smaku jest pyszna, ale widzicie, to jest dowód, że czasami nawet nasza mama robi błędy w kuchni. Jest 15.18, ja przeczytałem 3 książki podczas tego maratonu, ale muszę już uciekać, dlatego powiem tak. Amok Izabeli Janiszewskiej. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rozrywka, niebanalny kryminał, trzeci, ostatni z serii. Ja z tymi kryminałami mam tak, że muszę mieć przerwę, nie mogę ich czytać namiętnie, permanentnie, tylko kiedy sięgam po kilku książkach innych, sprawiają mi ogromną frajdę i na pewno ten kryminał mi taką sprawił. Hans Kammerlander, wzloty i upadki mojego życia, wywiad Rzeka. Dość kontrowersyjne są niektóre tam rzeczy, które głosi. Chyba spodziewałem się trochę innej książki niż otrzymałem, natomiast no, niewątpliwie jest to wielka postać świata górskiego. Aczkolwiek swoje za uszami ma i w tej książce dosyć otwarcie o tym mówi, ale czy tak z czystym sumieniem się wybiela, to tego nie jestem pewien. Dla ciekawskich. I perełeczka, Filip Zawada, Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek. Rzeczywiście w tej książce jest coś takiego, co mi się podoba, a Zuzia podpowiedziała mi, że jest to taka literatura, która łączy trochę Mroki, może trochę Małeckiego. Bystre, ale czasem śmieszne, czasem dramatyczne puenty życia widziane przez dziesięciolatka. Naprawdę trzeba mieć niezwykłą empatię i sposób patrzenia na świat, żeby zapisać wszystkie te słowa, które są w tej książce. No, autorowi, panu Filipowi to się udało i gratuluję z całego serca bardzo serdecznie, a wam bardzo polecam tą książkę. Dziękuję moim wspaniałym córkom za to, że mogłem uczestniczyć w tym jakże pięknym wydarzeniu, jakim jest maraton. Jeśli będzie tylko następny i będę miał taką możliwość, to też wezmę. Następny będzie u was na kanale przecież. Tak? To już jest uzgodnione? No, to się tak stało za moimi plecami. Troszkę tak. Rany boskie, pewnie Małgośka chlapnęła i nie miała wyjścia i będziemy musieli to zrobić. Żartuję. Będzie fajna zabawa. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć. Jest 15.56, więc oficjalnie, słuchajcie, zamykamy czwartą edycję naszego maratonu naturalnego. Zaraz podsumujemy, co nam się udało przeczytać. Natomiast zanim to, dzięki wam wszystkim, którzy brali z nami udział, bo na Instagramie było tak wiele komentarzy, zresztą nie tylko na Instagramie, bo również na naszej grupie na Facebooku ogłosiło, że biorą z nami udział ponad 500 osób, także buziaki dla was wszystkich, dziękujemy bardzo, że z nami się bawiliście. Mam nadzieję po prostu, że wam się udało, że przeżyliście razem z nami miły weekend. I tutaj słowem zakończenia, jeżeli braliście udział, koniecznie w komentarzu napiszcie, co wam się udało przeczytać, bo jesteśmy bardzo ciekawe. No dobra, to co, zaczynamy.
podsumowanie w sensie. Ja mam tutaj przeczytanych w całości 7 książek i 8, której jestem prawie że w połowie. Zabrakło mi godzinki, żeby ją dokończyć, ale nie bójcie się, bo teraz będę wracała do domu, do Poznania. Jestem pewna, że w pociągu ją skończę, bo się strasznie wciągnęłam, ale to za chwilę. Ja przeczytałam 3,5 książki. No właśnie Nevermore, jestem w połowie, jestem na 190 stronie i nie uda mi się skończyć. Także standardowo ułożymy te książki chyba w rankingu od najlepszych do najgorszych, bo my lubimy to robić, wy też to lubicie robić. Tolu, oddaję ci dzisiaj pierwszeństwo. Dawaj. Z Nevermurem, którego wiem, że nie skończyłaś, ale okay, razem z nim ten ranking ułóż. Okej. Myślę, że najgorsza, ale nie najgorsza, jakby bardzo, bardzo zła będzie ta. A tutaj potem będzie chyba... No, ciężko. Ciężko, myślę, że Nevermore. Bo jeszcze go nie skończyłaś. Ja jestem pewna, że jakbyś skończyła Nevermore, w sensie jak skończysz, to twój ranking się zmieni. Pójdzie wyżej. I nie jestem w stanie dać pierwszego miejsca, przepraszam. Strażniczka Słońca i Kurczaczek i Salamandra idą równo tutaj na pierwsze. No śmieszny taki ranking w takim razie. No, no, co ja mogę. Rozumiem. Czyli generalnie, podsumowując, twój maraton był udany, jeśli chodzi o jakość. Tak, jakość. Cieszę tak. się bardzo, bo nie ukrywam, odrobinkę Toli polecałam z tych książek. Także cieszę się, że ci się podobało. Prawie wszystkie przeczytałam. Oprócz tej przeczytałam wszystkie od Zuzi w sumie. No ja pod kluczem oceniać nie będę, dlatego że wszystko w tej książce niestety zależy od zakończenia, bo jeżeli będzie kiepskie, to jakby ona na pewno w rankingu byłaby na zupełnie innym miejscu, ale powiem wam, że mam teraz o wiele taki, nie wiem, ochotę na czytanie kryminałów. Zaczęło mi się od Śreżogi pani Puzyńskiej, którą skończyłam, więc myślę, że... A to dzięki mnie. Tak, to przyznaję, dzięki tobie. Dziękuję ci bardzo za to. Więc nie ukrywam, że możecie się spodziewać kilku kryminałów w najbliższej przyszłości na naszym kanale. No i jeśli chodzi o pozostałe 7 książek, to powiem wam, że generalnie ja również, no poza jedną, nie miałam większych zawodów na tym maratonie. Tolu, zapraszam, proszę o twoje ręce do pomocy. Najgorszą zdecydowanie jest Elokwencja Sardynki. Ale ma chyba najwięcej pozaznaczone. Ma najwięcej pozaznaczone, bo ona jako jedyna była informacyjna i rzeczywiście kilka rzeczy, które się stąd dowiedziałam, były ciekawe. Natomiast koniec końców książka jest po prostu moim zdaniem nie... Nie warta polecenia. Teraz, jest ładna. Teraz sobie zdałam sprawę, że nie opowiedziałam wam ani o Naondelu, ani o Gorączce Złotych Rybek. Naondelu? Naondlu? Zawsze mam z tym problem. Naondel. No to tak, Gorączka Złotych Rybek była w porządku, nic szczególnego, opowieść o mężczyźnie, który kocha kobietę i zajmuje się hodowlą złotych rybek. Generalnie spoko, na pewno nie była zła, była bardzo ładnie napisana, natomiast czy ona niosła za sobą cokolwiek więcej? Moim zdaniem nie. I poza kilkoma zdaniami, które były bardzo ładne, to tutaj nie było nic więcej, ale też to nie odradzam wam tego, bo ciekawy był klimat, dało się to bardzo przyjemnie przeczytać. A jeśli chodzi o Naondel, wiecie co, Naondel, spoiler, pójdzie na samą górę tego rankingu. To jest najlepsza książka, którą przeczytałam w tym maratonie. Kłaniam się. Jak wam kiedyś powiedziałam, kiedyś, 3 godziny temu, czy tam no więcej, 5, że to są opowieści o różnych osobach, tak, ale one są ze sobą bardzo ściśle połączone. I po pierwsze to jest genialne, bo widać, że ta książka jest bardzo przemyślana od początku do końca. Po drugie, nie można przeczytać Maresi, nie czytając później Naondelu. No nie Naondel. Można. Naondel? To się nie wymienia chyba. A możesz dać mi w spokój? Nie można. Nie można tej historii nie poszerzyć w ten sposób, bo to jest absolutnie 1000 razy lepsze niż Maresi. Maresi była spoko. Natomiast ta książka otwiera zupełnie nowe postrzeganie tego świata wykreowanego, tych bohaterów. Daje o wiele szerszy kontekst. I czy w końcu mogę to przeczytać? No ona była momentami... ciężka. Ona była momentami intensywna. Ona zdecydowanie, docelowo odbiorca jest starszy niż Maresi. Zdecydowanie bardzo, bo tutaj autorka się w ogóle nie przejmowała jakimiś, wiecie, w sensie używała różnych sformułowań dość oczywistych i dość dosadnych i tak dalej. Mi to oczywiście nie przeszkadza, ale myślę, że dla ciebie mogłoby być to po prostu dobra, wcześnie. Dobra, cicho. Ale generalnie i tak się spodziewałam, że będzie więcej tego no wszystkiego. Właśnie, ja więc... Jakbym bardzo przymknęła oko, ale tak bardzo mocno, to tobie bym dała. Okay, ale dobra, osobie w twoim... dobra, poczekam pół roku. Ale osobie w twoim wieku nie mogłabym za to wziąć odpowiedzialności, okay, rozumiesz? Ale za swoją siostrę mogę, więc Naondel był naprawdę bardzo dobry. Zdecydowanie bardzo mocna książka w sensie jakościowym.
I jestem z siebie dumna. Co prawda, przeczytanie tej książki zakończy pewną erę w naszym kanale, na naszym kanale, bo już nikt się nie będzie mógł ze mnie śmiać, że nie przeczytałam cały czas na Ondelu. Na Ondel. Dobrze, tak czy siak. To już zaspoilerowałam, żeby być na górze. Okej, wezmę. A jeśli chodzi o pozostałe 5, myślę, że druga od końca będzie, gdzie dawniej śpiewał ptak. Natomiast to jest raczej kwestia tego, że to było rozczarowanie moje, niż tego, że to jest zła książka. Dlatego też już tutaj od tego momentu zaczynają się generalnie książki dobre, po prostu nie do końca mnie usatysfakcjonowały. I tak samo było z Między mną a czereśnią. Książka w porządku, natomiast nie, w ogóle nie zostanie mi w pamięci, już o niej zapomniałam. Jeśli chodzi o następne 3, Gorączka złotych rybek, spoko, nie zostanie mi w pamięci. Gdyby ze świata zniknęły koty, spoko, zostanie mi w pamięci, ale miała swoje minusy. Dalej będzie Dora, przy której po prostu bawiłam się świetnie. No i jak już powiedziałam, na Ondel, na samej górze. Natomiast jeżeli miałabym gdzieś oceniać pod kluczem, to myślę, że byłoby tuż za Dorą Wilk. Bo naprawdę bardzo mi się podoba jak na razie. Także to jest mój ranking, który widzieliście, a teraz jeszcze słowem zakończenia zaprosimy naszą mamę, żeby powiedziała, co ona przeczytała na tym maratonie. Ja przeczytałam właściwie prawie 3 książki, dlatego że ostatnią, o, jak widzicie, zabrakło mi tam dosłownie... Pół godzinki. No pół godzinki, ale Zuzia już mi nie chciała dać takiej dyspensy. No bo ja mam zaraz pociąg. Czytałam drugą część Kryminału, przesłuchałam, przepraszam najmocniej. Jak dopisywałam go do mojego Goodreadsa, to nie miał jeszcze żadnej innej oceny. No co ty? Naprawdę, aż byłam w szoku. Może to jakiś, no, jakaś zupełna nowość. Może to jest jakaś zupełna nowość, ale aż się zdziwiłam. Bo... nawet, że rodzice autora nie wpisali siebie, albo nie wiem, wydawca. Autor. No ja byłam tak zdziwiona, że mówię, kurde, co jest grane. No w każdym razie. W każdym razie oceniłam ją na 4 gwiazdki i jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, nie słuchaliście, nie czytaliście, zapraszam niezmiernie serdecznie. Utonęła. Wprowadzę niewielką korektę. Dobrze. A mianowicie taką, bo dopiero jak nagrałyśmy z Zuzią podsumowanie tej książki, to powiedziałam do Zuzi takie zdanie, że jednak ta książka mnie rozczarowała. A ona do mnie mówi, to czemu mam o tego nie powiedziałaś? Bo raczej wychodzi na to, że pozytywną opinię tej książki tak było, dałaś. Taka była rozmowa mnie poza kamerami. I wiecie, chyba przychodzą takie momenty, że jak już się człowiek przestaje zastanawiać, to nagle jakaś myśl wpada do głowy. I to właśnie. No i to właśnie była ta myśl, która mi wpadła do głowy, że jednak trochę mnie ta książka rozczarowała, pomimo 4 gwiazdek, które jej dałam. No i coś, czego sama się nie spodziewałam, że będę czytać, to jest 8 gór pisarza włoskiego. I historia jest w zasadzie o górach, ale te góry są tylko tłem. Te góry są tłem do relacji międzyludzkich, są tłem do życia w mieście i przemyśleń o tym właśnie życiu i do życia na wsi. Są taką sytuacją opowiadającą relacje między poszczególnymi członkami rodziny. To jest taka sytuacja, w której dzieje się bardzo wiele w tej rodzinie. Teoretycznie ta rodzina jest ze sobą blisko, a praktycznie każdy żyje trochę na swój rachunek. Bardzo dobra książka. Jestem ciekawa, jak się skończy. Nie jest napisana jakimś fenomenalnym językiem, w sensie takim, w który się człowiek wkręca i po prostu czyta i czyta i czyta. Nie. Ja początek miałam taki, że mówię, matko jedyna, o co chodzi, nie? Nie mogłam się przez to... Już mam się... Nie, pokazywałam po prostu, że przystojniak z autora. Myślałam, że już mam się trochę... Nie, ale tak patrz. Niezły. Nie. Niezły. Okularów mu brakuje. W życiu. Znaczy, no twój facet przystojniejszy, no więc wiadomo. No. Jakby to Tola powiedziała. Jakby Tola powiedziała. To jest komentarz. Więc tyle. Dobrze, bawiłaś się dobrze na naszym maratonie? No świetnie się Szkoda, bawiłam. Że Beza nie wyszła. Pierwsza raz matko, w życiu. Weź, nie możesz tego podkreślać cały czas. Ale my i tak Cię kochamy, wszyscy, i my, i widzowie. Spokojnie. Ale ja już takie porażki są ludzkie. Ja wiem, ale jak Zuzia przyjechała, to mówię, Zuzia, wymyśliłam sobie na maraton, zrobimy Bezę z Tolą, bo dawno już nie robiliśmy Bezę. Ale Zuma dostała przynajmniej omleta, którego ja nie zepsułam. Był pyszny. Nie, no ta zrobiła omleta, moja Beza po prostu. Ale nie ukrywam, wolałabym i omleta i Bezę, jakbym chciała. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, my będziemy kończyć tego vloga i ten maraton. Ale z tobą? No kończę książeczkę. Ale wygoniły.
jeszcze raz dziękujemy bardzo i literackim, którzy wzięli udział w naszym maratonie, i Madzi, z którą ten maraton robiłyśmy, i sobie nawzajem. Ja tobie, Tolu, bardzo dziękuję za wytrwałość, bo już wiadomo, że pod koniec generalnie było, no już się trochę nie chciało, po prostu oczy zmęczone. Ja już spałam. Trochę tak, ale dałyśmy radę, jesteśmy z siebie bardzo dumne. No i dziękujemy wam wszystkim, którzy poświęciliście swój czas, żeby razem z nami się pobawić. Obserwujcie nas na Instagramie, bo tam nie wiem co w sumie, ale tam jesteśmy fajne też. I to tyle chyba, co chciałyśmy powiedzieć. Jeszcze raz dzięki, że wzięliście udział. To już mówię czwarty raz. Dobra, kończmy tą zabawę. A tymczasem, nie przedłużając, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!